wszyscy z niecierpliwością czekamy na finał Rolnik szuka żony 8. Już 5 grudnia 2021 roku dowiemy się, jak zakończył się ten program. Przed emisją ostatniego odcinka Marta Manowska podzieliła się zdjęciami z planu. Zdradziła również, że naprawdę będzie się działo. Rolnik szuka żony to niezaprzeczalny hit TVP. Widzowie uwielbiają oglądać rolników i rolniczki, którzy szukają miłości. To właśnie dlatego program jest naprawdę ekscytujący. 8. edycja tego reality show również była emocjonująca jak poprzednie sezony. Wszyscy nie mogą już doczekać się finałowego odcinka. Zostanie on wyemitowany 5 grudnia. Marta Manowska, która od samego początku prowadzi program i wspiera uczestników w sercowych rozterkach, postanowiła pokazać niecierpliwym fanom, co zobaczą już w niedzielę. Marta Manowska o finale Rolnik szuka żony 8. Marta Manowska bardzo często w mediach społecznościowych opowiada o Rolnik szuka żony oraz pokazuje szczegóły zza jego kulis. Gospodyni programu ma świadomość tego, jak wiele osób interesuje się tym reality show oraz jak bardzo wszyscy są ciekawi jego zakończenia. Niedawno na jej Instagramie pojawiło się sporo zdjęć z finału. Możemy zobaczyć na ich bohaterów Rolnik szuka żony 8 podczas rozmów. Pod jednym z postów dziennikarka zapewniła widzów, że w ostatnim odcinku naprawdę będzie się działo. Manowska podkreśliła, że nie zabraknie wielu emocji. Emocji będzie sporo, tak post na Instagramie podpisała Marta Manowska. Jesteście ciekawi, co wydarzy się w finałowym odcinku. W galerii znajdziecie więcej zdjęć z ostatniego odcinka 8. edycji Rolnik szuka żony.